Proszę to wyjaśnić. To jest nasz program. Witam Państwa bardzo serdecznie, Edyta Hołdyńska. I mówimy tutaj prostym językiem, objaśniamy Państwu, o co chodzi w tych wszystkich aktualnościach, w tych wszystkich informacjach, które docierają do nas na bieżąco. I teraz, w tym tygodniu, także w kolejnym, bo zbliża się 11 listopada, Święto Odzyskania Niepodległości, bardzo dużo, bardzo głośno o patriotyzmie gospodarczym. I z naszymi gośćmi spróbujemy wyjaśnić Państwu, o co w tym tak naprawdę chodzi i jak my, jako Polacy, jak my, jako klienci, korzystamy na tym, że wybieramy polskie produkty. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ze mną w studio Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I profesor Łukasz Szumowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Witam. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Gdybyśmy mieli na początek zdefiniować, co to jest tak naprawdę ten patriotyzm gospodarczy i jak ja, idąc do sklepu, czy jak nasi widzowie, idąc do sklepu, korzystamy na tym, że wybieramy polski produkt? Ja myślę, że patriotyzm gospodarczy ma co najmniej dwa oblicza. Pierwsze to ten konsumencki, o którym powiedziała pani redaktor, czyli to, kiedy świadomie decydujemy się na to, aby wybrać towar, czy zlecić usługę, towar wyprodukowany w Polsce, bądź zlecić usługę przygotowaną dla nas w Polsce. W ten sposób budując łańcuch wartości, budując łańcuch dostaw. Często sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale tworząc de facto, utrzymując, budując kolejne miejsca pracy, bo decydując się na zakup takiego czy innego produktu spożywczego, bo te, jak wiemy, dzisiaj Polacy to bardzo chętnie podkreślają, wybierają polskie produkty, zwłaszcza z zakresu produktów żywnościowych, bo wiedzą, bo uznają, że one są lepsze niż jakiekolwiek inne na świecie. A zatem to ten pierwszy wątek dotyczący postawy konsumenckiej, ale drugi, nie mniej istotny, na który pewnie my w Ministerstwie Rozwoju stawiamy, zwracamy ogromną uwagę, to jest ten, patrząc od strony producenta, patriota gospodarczy, przedsiębiorca patriota gospodarczy, to ten, który po pierwsze realizuje, rozwija się jako przedsiębiorca, stawia nas na działalność gospodarczą i następnie na to, że wypełnia, oddaje cesarzowi to cesarskie, a zatem wypełnia zobowiązania wobec państwa, płaci tutaj podatki. I ten, biorąc to pod uwagę, to tę kategorię wówczas rozszerzamy, bo wtedy mówimy o patriotach gospodarczych nie tylko i wyłącznie o firmach zakładanych przez Polaków z polskimi korzeniami od wielu pokoleń, ale także o takich, którzy decydują się przyjechać do Polski, założyć swój oddział czy swoją firmę na terenie Polski, budując patriotyczne z państwem polskim relacje, płacąc uczciwie podatki, zatrudniając Polaków, budując wartość dodaną także tutaj dla nas. I czy patriotyzm gospodarczy objawia się także w tym, że naukowcy, bo zwracam się tutaj do pana ministra jako tego, który wie o tym o wiele, wiele więcej, bo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego właśnie dba o to, aby Polacy wracali z zagranicy. Czy to jest patriotyzm, że ludzie wyjeżdżają, czy miarą patriotyzmu jest to, że chcą wrócić do kraju? W okresie świetności Polski, w czasach Polski Jagiellonów, zwyczajem bardzo dobrym była podróż życia. Ludzie wyjeżdżali, oglądali, jak wygląda życie w innych krajach i wracali do Polski i najlepsze praktyki implementowali w swoim własnym kraju, na swojej własnej ziemi. I to jest patriotyzm. Znaczy, my musimy oczywiście wiedzieć, jak postępują inni. Powinniśmy się kształcić, powinniśmy wyjeżdżać, powinniśmy zapraszać ludzi do Polski, ale jeżeli wyjeżdżamy, to po to, żeby te najlepsze cząstki, najlepsze praktyki, najlepsze doświadczenia zaimplementować w swoim własnym otoczeniu, czy naukowym, czy gospodarczym tak naprawdę, bo to dotyczy nie tylko uczelni, to nie dotyczy tylko świata akademickiego, ale to również dotyczy choćby działów badań i rozwoju w firmach. Firmy powinny spotykać inne firmy z zagranicy, no po to choćby, żeby podpatrzeć, jak oni działają i być jeszcze lepszymi. Ale ten patriotyzm również przejawia się w swego rodzaju dobrym mówieniu o Polsce, bo też przez lata był taki budowanie zwyczaj, że marki polskie. Składnie, że wyjeżdżaliśmy i tylko narzekaliśmy, że to jest polskie, że w Polsce to jest źle, że ja słyszę od właściwie badaczki Niemki, która pracuje w jednym z instytutów polskich, że takich warunków jak w Polsce do prowadzenia badań i nie ma nigdzie w Niemczech, ma lepsze laboratorium, ma lepszy dostęp do laboratorium, ma fantastycznych kolegów, fantastyczne środowisko, bezpieczny kraj i jeszcze nie tak drogi do życia.
I właśnie to budowanie marki polskiej jest też bardzo ważne, bo wielu Polaków jednak, choć coraz więcej Polaków, tak jak pani minister powiedziała, wybiera polskie produkty i ma świadomość tego, że wybierając polskie produkty wspiera polską gospodarkę, także wie o tym, że trzeba sprawdzać, która firma konkretnie płaci podatki w Polsce, ale są też Polacy, którzy myślą o Polsce, o polskich produktach jako o tych gorszych, bo przez lata zalewały nas, nadal nas zalewają produkty z zachodu i myśmy myśleli, że to jest lepsze, że ta zachodnia jakość jest lepsza niż ta polska. I posłuchajmy, co mówi na ten temat Maciej Gnyszka, organizator pierwszego Kongresu Patriotyzmu Ekonomicznego, który jeszcze przed nami w piątek, właśnie o kwestii jakości. W decyzji biznesowej lub konsumenckiej pierwszorzędną kwestią jest kwestia jakości i tego, czy produkt spełnia nasze potrzeby. Postawa patriotyczna, na przykład w przypadku produktu niskiej jakości, powinna przejawiać się tym, że ja podejmę trud, by odezwać się do producenta, by odezwać się do dystrybutora i powiedzieć: drogi dystrybutorze, w twoim im produkcie przeszkadza mi to, to, to i to. Ja być może będę nawet skłonny zapłacić więcej. Ty nie chciej konkurować ceną o mnie. Natomiast mówię ci, jak to powinno być zrobione. Jest wiele takich popularnych mitów odnośnie patriotyzmu ekonomicznego, a jednym z moich ulubionych jest mylenie patriotyzmu ekonomicznego z masochizmem ekonomicznym, czyli skupowaniem rzeczy beznadziejnych, źle wykonanych, niskiej jakości, tylko dlatego, że są polskie. I jest to pewna patologia i ja nie wiem, czy my z nią w Polsce mamy do czynienia. Wydaje mi się, że nie. Natomiast bardzo często ludzie mają dystans do idei patriotyzmu ekonomicznego, ponieważ właśnie sprowadzają ją do absurdu. No tak, to ja będę kupował polskie pomarańcze hodowane pod Otwockiem, będą niedobre, kwaśne i kosztowały 100 zł za kilogram, no ale za to będę patriotą, tak? Ha, ha, ha. Więc od razu trzeba, drodzy państwo, powiedzieć, że patriotyzm ekonomiczny to nie masochizm ekonomiczny. Patriotyzm czy masochizm, rzeczywiście kwestia warta rozważenia i kwestia warta powiedzenia tego głośno, że w Polsce mamy jednak branże, w których możemy się nawet specjalizować. Mamy branże, które my możemy się chwalić na zachodzie, które na zachodnich półkach królują. Co to za branże? Zacznijmy rzeczywiście komentując tutaj to, o czym powiedział przed chwilą pan Maciej Gnyszka. Ja myślę, że to podstawową też tym kryterium rzeczywiście ma być dobre i polskie, tak? To jest ta postawa. Myśmy rozmawiając, zanim weszliśmy tutaj do studia, do pani redaktor, myślę, że jesteśmy w południe, więc mogę sobie zacytować ten slogan, który ukuliśmy, że bądź patriotą, nie idiotą, tak? To znaczy dobre i polskie. To, co jest dobre, wybierajmy, dlatego że w ten sposób budujemy polską markę, budujemy wizerunek, ale też budujemy siłę polskiej gospodarki. Pozwalamy małym, średnim polskim przedsiębiorcom rosnąć. Wspomniałam wcześniej, że zrobiony w ubiegłym roku indeks patriotyzmu gospodarczego, według zapytano ponad 1000 konsumentów dotyczących tego, czy zwracają uwagę na to, gdzie produkt jest wyprodukowany. To jest chyba po raz pierwszy, że Polacy, 70% respondentów powiedziało: tak, zwracamy na to uwagę, gdzie dany produkt jest wyprodukowany, a zatem moda na polskość rzeczywiście staje się powszechna i to, czy to za sprawą tego rządu, czy nie, ale to, co stało się co zostało zapisane w kanonie politycznym Zjednoczonej Prawicy, wydaje się, że jest powszechnie dobrze odbierane, bo tak jak mówię, 70% respondentów mówi: tak, zwracamy uwagę. Ponad 50% mówi: kupujemy zwłaszcza polskie produkty żywnościowe. Te są czymś, co naprawdę wybieramy. Co więcej, przypomnę, że kilka lat temu powstała przygotowana przez organizację pozarządową Klub Jagielloński aplikacja Pola. Ona miesiąc w miesiąc obserwuje wzrost rejestracji, a to taka aplikacja, która pozwala nam zbadać kod paskowy i stwierdzić, na ile właśnie on jest, na ile dany produkt spełnia kryteria produktu polskiego. Właśnie, bo tutaj warto się na chwilę zatrzymać. Niektóre firmy nawet mówią już o tym, że są polskie, a polskimi nie są, albo panuje mylne takie przekonanie panujące wśród jeszcze konsumentów, że dana firma jest polska, ona dawno została odsprzedana
gdzieś tam na zachód. Całe kampanie mówiące o tym, że dobre, bo polskie, firmy się już tym reklamują, bo widzą właśnie tę modę. Ale widzimy też, pani redaktor, jedną, to bardzo ciekawa znowu z tego roku obserwacja. Jeden z brandów ubraniowych, a to jest sektor, który też w Polsce się doskonale rozwija, który zmienia, rebranduje jedną ze swoich marek, która oczywiście przez wiele lat miała bardzo mocne anglosaskie piętno. Mocniej chcę podkreślić polskość tego produktu, dlatego że konsumenci, w tym przede wszystkim konsumentki, doceniają polską modę. Tak, bo kolejna kwestia, jeśli chodzi o branżę odzieżową, to właśnie bardzo wiele firm, nawet polskich, ma te anglojęzyczne nazwy, dlatego właśnie, że przez lata myśleliśmy, że to jest lepsze, że jak jest polskie, no to co, kupię bluzkę o nazwie, nie wiem, Helena, to śmiech, koleżanki będą się śmiały, polska projektantka, to przecież pewnie Włoch na oczy nie widziała i nie wie, jakie tam są trendy na wybiegach. No i a propos trendów, to czy możemy już skończyć mówić z hasłem moda, czy to będzie stały trend na takie kupowanie polskiego, na to, żebyśmy zwracali uwagę na to, że czy dana firma jest polska i wspierali te polskie firmy? Ale to chyba nie tylko dotyczy zakupów. To jest oczywiście, trend to są też i talenty, moda, czy trend, ale cała atmosfera wokół Polski, wokół tego, czy Polska jest wyśmiewana, czy Polska jest doceniana, chyba się zmienia. Teraz, będąc w Cambridge na spotkaniu polskich doktorantów i studentów studiujących w Wielkiej Brytanii, rozmawiałem z panem ambasadorem Arkadem Rzegockim, który powiedział, że widać wyraźnie zmianę nastawienia, emocji do powrotów do Polski. Już nikt nie wyśmiewa tych ludzi, którzy chcą wracać do Polski. Coraz więcej aplikacji jest pobieranych dotyczących spraw powrotowych. W związku z tym coraz częściej mówimy o Polsce jako o kraju naprawdę bezpiecznym, bo to wyróżnia Polskę na tle innych krajów, i przyjaznym, bo to zaczyna wyróżniać Polskę na tle innych krajów. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze przyjazną atmosferę wokół prawa gospodarczego, wokół zakładania firm, wokół prowadzenia firm, no to tak naprawdę Polska pojawi się jako naprawdę takie Eldorado, gdzie ostatnio rozmawiając z przedstawicielką dużych firm finansowych, powiedziała, że to jest idealne miejsce na prowadzenie działu badawczego dużych finansowych instytucji. Po prostu jest tutaj wygodnie, przyjemnie, łatwo, bezpiecznie. No właśnie, czy tak rzeczywiście jest i o tym, co jest jeszcze do zrobienia, za chwilę jeszcze porozmawiamy, bo chciałabym, żebyśmy posłuchali teraz Mariusza Chłopika, wiceprezesa Fundacji imienia Sławomira Skrzypka, która organizuje Kongres 590, który już za tydzień, w kolejnym tygodniu, od 16 do 17 listopada przed nami w Rzeszowie. No i właśnie w jaki sposób takie wydarzenia wspierają polskie firmy i jakie jest ich zadanie. Posłuchajmy. Kongres tegoroczny przebiega pod tym samym hasłem, co zeszłoroczny. To wiele osób się uśmiecha, ale hasło tegorocznego kongresu to uwalniamy polski potencjał. I postanowiliśmy jakby w gronie fundacji wspólnie z fundatorem podjąć taką decyzję, że nie zmieniamy z hasła z racji na to, że w naszym przekonaniu nigdy w rozwoju gospodarczym, społecznym, ekonomicznym nie można pozwolić sobie na stop, czyli na przestawanie uwalniania gospodarki i tego potencjału, który w nas drzemie, bo wtedy te państwa, które są z nami na tej samej momencie, nas wyprzedzą, a te, które nas wyprzedziły, no mówiąc kolokwialnie, odjadą nam bardzo, bardzo daleko. 40% polskich przedsiębiorców deklaruje się jako firmy rodzinne i uwaga, co ważne, ta grupa firm generuje 20% polskiego PKB. I druga część tego raportu mówi o tym, że w perspektywie 5 lat te firmy urosną pięciokrotnie szybciej niż firmy rodzinne z zachodu. To jest właśnie to, po co my organizujemy ten kongres, że chcemy rozmawiać, pomagać polskim firmom rozwijać się, stawać się takimi globalnymi czempionami, co przecież kilka przykładów możemy już podać dzisiaj. Kilka przykładów możemy podać dzisiaj, ale warto jeszcze cały czas wspierać, tak jak usłyszeliśmy, i w jaki sposób to zrobić i jakie są konkretne propozycje obu ministerstw.
No, myślę, że po pierwsze to, to, o czym powiedział Mariusz Chłopik też przed chwilą, że firmy rodzinne, to jest, pamiętajmy, że te małe, średnie firmy w większości w Polsce to firmy rodzinne, ale też i niekoniecznie małe i średnie firmy. Jeden z tych wiodących producentów autobusów w Polsce, elektromobilność, jak wiemy, jest jednym z flagowych programów tego rządu. Wszyscy to są, czekamy na ten milion aut do 2020 roku. Ale już niebawem odpalimy licznik, jeśli chodzi o transport publiczny, i tu naprawdę już mamy się czym pochwalić. Ta dynamika wzrostu w transporcie publicznym, na transport bezemisyjny, zmiany przestawienia się na transport bezemisyjny, naprawdę z miesiąca na miesiąc rośnie. Będzie taki licznik, będą mogli to państwo widzieć. Ale ci producenci, dwóch producentów tak naprawdę, obie te firmy, które dzisiaj polskie, które dostarczają autobusy do miast polskich i zagranicznych, do ponad 60 państw na świecie, to są firmy rodzinne, to są ciągle firmy rodzinne. Jedna z nich, zatrudniając ponad 2,5 tysiąca osób, pani prezes powiedziała mi, ja znam każdego pracownika w tej firmie. Pytanie na inną pewnie debatę, czy to dobrze, czy nie, czy to już jest taki moment w rozwoju firmy, że dobrze, aby tworzyć inaczej. Na pewno atmosfera tam jest wielka. Co robimy dla tych firm? Przede wszystkim myślę, to są dla, ten pakiet, no, konstytucja dla biznesu, to jest coś, co myślę zmienia, zmienia relacje przedsiębiorcy do administracji. To przedsiębiorca przestaje być klientem, petentem, zaczyna być równoprawnym partnerem, który po pierwsze zyskuje mocniejszy głos w procesie stanowienia prawa i temu ma służyć Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców, ale także Rzecznik Praw Przedsiębiorców, który będzie reprezentował przede wszystkim małych i średnich, bo ci duży sobie poradzą w sporach z organami administracyjnymi, ale także w sporach pomiędzy nimi. I wreszcie ułatwienia, no, fiskalne wprost dla tych najmniejszych, którzy chcemy zachęcać, bo wiemy, że przedsiębiorczość jest postawą pożądaną społecznie. To ci, którzy tworzą nowe miejsca pracy, potencjalnie nowe produkty, nowe usługi, są tą solą tej ziemi. A zatem półroczna, od momentu założenia działalności gospodarczej, pierwsze pół roku, w czasie którego rejestrujemy się i nie płacimy. Nie musimy płacić żadnych składek. Dwa lata. Następnie dwa lata, które mamy dzisiaj, ten pas startowy rozbiegający się. I oferta, którą mam nadzieję dokończymy, tak się do tego zobowiązaliśmy, mała działalność gospodarcza, a zatem ci, których przychody są nie większe niż 2,5-krotność minimalnej płacy, będą proporcjonalnie płacić składki na ZUS, składki zdrowotne, proporcjonalne do tego, jaki przychód uzyskują. To jest coś, co jest odpowiedzią dla tych małych zakładów przydomowych, garażowych, fryzjerów, krawców, kosmetyczek, wszystkich, których dochody są naprawdę niewielkie, którzy dzisiaj albo ich system w ogóle nie widzi, bo są w szarej strefie, albo jeżeli płacą, to tak naprawdę oddają więcej niż zarabiają. A jakie plany ma Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jeśli chodzi też o talenty i o to zatrzymanie tych ludzi, którzy rzeczywiście będą w stanie zapewnić polskiej gospodarce konkurencyjność i wygrywanie? Nie będzie innowacyjnej gospodarki, a mamy w końcu z imitacyjnej przejść na innowacyjną bez badań i rozwoju. Mamy już od 2 lat, panie ministrze. To jest proces, który będzie trwał wiele lat, bo zaległości i pewne zaniedbania są bardzo długie i bardzo długotrwałe i musimy to odbudowywać. W związku z tym musimy wspierać działy badawczo-rozwojowe. To jest ustawa o innowacyjności druga, która daje 100 i 150% odpisów podatkowych od nakładów poniesionych na badania i rozwój. To jest powołana Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która będzie nie tylko wysyłała badaczy do zachodnich instytucji naukowych, ale z obowiązkiem powrotu, żeby zatrzymać drenaż mózgów, który niestety miał miejsce przez lata i też nikt nie próbował jednak go jakoś odwrócić, ale również... To jest ogromny problem, właśnie to jest ogromny problem przy okazji strajku rezydentów. Tak, i próbujemy zarówno dać granty powrotowe w NAWie dla badaczy, którzy byli za granicą, a chcieliby wrócić do Polski, bo mają dobre warunki tutaj, jak również podpisaliśmy ostatnio z, właściwie Narodowe Centrum Nauki podpisało z Instytutem Maxa Plancka umowę o lokowaniu 10 centrów doskonałości Dioscuri w Polsce, gdzie również będą warunki dla, tutaj otwarte jest to już na cały świat, ale na tworzenie najlepszych centrów badawczych w Polsce. No chcemy tą najlepszą część badaczy, najlepszą grupę badaczy, doskonałych badaczy, dać im warunki do pracy w Polsce, żeby wokół nich budowała się atmosfera, wokół nich budowała się wiedza i wokół nich budowała się również wiedza o transferze technologii z nauki do biznesu.
czyli te polskie innowacje, mamy na nie szansę i czy są na to wszystko pieniądze? Przypomnę, że program operacyjny Inteligentny Rozwój, a zatem część funduszy spójności dedykowanych na to, aby Polska stała się innowacyjna, to jeden z największych kieszonek w tych strumieniach europejskich środków, jakimi dysponujemy. To są środki bardzo trudne, powiedzmy wprost, dlatego że w tej poprzedniej perspektywie, ja często tej metafory używam, mówiliśmy przedsiębiorcom, możecie sobie ze środków europejskich kupić młotek, gwoździe i drewno i zbudować karmnik, a przeskoczyliśmy na etap, kiedy mówimy, a teraz, drodzy przedsiębiorcy, mamy dla was środki na konstrukcję satelity, przy czym materiały kupcie sobie sami, a my wam damy tylko na sam proces badawczo-rozwojowy. To mniej więcej taki sprint, który przedsiębiorcy muszą w ciągu tych najbliższych lat wykonać, ale są tacy, którzy to robią i takie obiecujące technologie mamy i mamy je blisko na radarze. Myślę, że to podejście, które zastosowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Nauki, podejście produktowe, czyli kiedy wskazujemy, mówimy, tak, interesuje nas zeroemisyjny transport publiczny, bo on a) rozwiązuje wiele problemów społecznych, b) mamy firmy, które w Polsce są potentatem, jeśli chodzi o transport publiczny. Zatem mamy bazę produkcyjną, mamy problem społeczny i mamy naukowców, którzy już dzisiaj dostarczają, a te nasze firmy są 1,5 roku technologicznie do przodu w stosunku do konkurencji zachodniej. Dlaczego? Dlatego, że nie mieliśmy branży tradycyjnej motoryzacyjnej opartej na dieslu. Więc takie przewagi konkurencyjne myśmy zmapowali w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i tym podstawowym produktom podporządkowane są również działania w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, mówiąc, no tak, skoro to mamy w SOR-ze, to my to chcemy finansować i wspierać te zespoły, konsorcja naukowo-przemysłowe, które zrealizują i dowiozą nam te produkty do końca. Autobus pierwszy nowej generacji, taki jakiego jeszcze dzisiaj nie ma na rynku nigdzie, mamy nadzieję, będziemy mogli pokazać w 2019 roku. W 2019 roku również jest 55 samorządów, które powiedziało, tak, kupimy te autobusy. Więc myślę, że myśmy naprawdę tę autostradę rozwijamy. Ona jest trudna, ona nie daje efektu w ciągu jednego roku, ale jestem przekonana, że te procesy zostały na dobre rozpoczęte. I czy ten 2019 to będzie już ten rok, kiedy Polska jako marka będzie tak silna, że już nie tylko Polacy, ale i inni w Europie, czy też na całym świecie, o czym wszyscy byśmy marzyli, ale będą wybierali polskie produkty, doczekamy tego tak szybko? Ale Polska jest już silną marką, tylko Polacy muszą w nią uwierzyć. Polacy? Czyli wszyscy? My. A na całym świecie? To zawsze zaczyna się od tego, kto musi... Jeżeli tak. Czyli to najpierw ten standard nosi, potem cały świat. Najpierw we własnym domu uwierzmy w siebie, a potem inni uwierzą w nas. Brzmi pięknie. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo najważniejsze jest właśnie to, że te pieniądze trafiają do naszej własnej kieszeni z powrotem i to jest właśnie clue całej tej sprawy, clue całego naszego programu w zasadzie. Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, bardzo dziękuję. Dziękuję. I profesor Łukasz Szumowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. I dziękuję również Państwu za uwagę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu programu. Proszę to wyjaśnić. Widzimy się w kolejnym tygodniu. Edyta Hołdyńska. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.